będzie ten. Razem z raperem weszłyśmy, na scenę musiałyśmy wejść. Tak jest. Długo tego. Tylko żeby to było, żeby było na sztywno. Na sztywno. Na sztywno nie było, tak? No staj się. Nie, no na sztywno. Jeszcze narobimy zdjęć, bo prawie... Dajcie chłopaki, może jeszcze się ustawiamy, już dawajcie. Weź ten, można cieszę się bardziej. Bardziej. Darnej Polski. Myśmy rozmawiali bodajże z Mularczykiem. Nie, no tak myślę, kurczę, będzie jak jakieś... Jak stoisz na murku, kiedy... Chyba teraz wiesz... Co długi ma robotę, to na wszyscy mają pracę, nie? Zaproszenia o pracę. Czasu swoich wnuków, dlatego że matki mu zabierały dzieci do różnych miejscowości. Te sytuacje są podobne. Moja żona wyprowadziła się do Łodzi, do swojej mamy. Żony kolegów wyprowadzały się do Wrocławia, do Poznania, do Rzeszowa. Po prostu ojcowie jeżdżą 400 km często w jedną stronę, żeby zobaczyć przez 2 do 4 godzin swoje dziecko. Nie mogą ich zabierać na spacer, nie mogą zabierać do zoo, nie mogą już bawić się w piaskownicy, nie mogą jechać na wakacje. Generalnie ten cały czas, który mogliby spędzać, w sensie ze swoim dzieckiem, robić zdjęcia, mieć wspomnienia, został stracony. W pierwszej rozprawie osoba powiedziała, że powinienem się cieszyć z tego, że mam tu kontakty, czyli raz na dwa dni, raz na dwa tygodnie. Jesteśmy dyskryminowani w sądach rodzinnych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, gdzie tylko 3,5% spraw kończy się w ten sposób, że dzieci co chcecie Państwo uzyskać, kogo uwagę na to zwrócić? Myślę, że rządzącym, żeby w końcu zajęli się naszym problemem. On dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby osób. Natomiast jest dla nas bardzo dotkliwy i trzeba zmienić pewne, może nie regulacje prawne, ale postępowanie. Chodzi o sfeminizowane sądy i instytucje, które traktują w nierówny sposób. Teodozja Strawczyńska z Płocka. Jesteśmy z Forum Matek. Reprezentujemy właśnie ten ruch, nie tylko same siebie, ale większą ilość matek, które przeżywają takie same dramaty jak my. My swoich synów wychowaliśmy na porządnych obywateli, a nie możemy się teraz spotykać ze swoimi wnukami, a nasi synowie podlegają dyskryminacji. Kiedy się mężczyzna polski uda do sądu, od razu wychodzi z ograniczoną władzą rodzicielską. To jest norma. Przepisy zostały tak skonstruowane, że automat działa. Jeżeli nie ma porozumienia z drugą stroną, czyli z matką, a dla niej to właściwie po co się porozumieć, jak ona ma wszystko, to sądy ograniczają władzę rodzicielską ojcu. Czyli to jest krzywdą dla dziecka. Dlaczego się każe dziecko? Dziecko kocha obydwoje rodziców, zarówno ojca, jak i matkę. Ograniczając władzę ojcu, godzi się w dziecko, w jego emocje.
Także dziecko powinno być, mieć nieograniczony dostęp do każdego z rodziców i ten z rodziców, który zapewnia ten dostęp, powinien mieć prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli chodzi, tu pan powiedział wcześniej co do naszej propozycji. Myśmy taki projekt zmian opracowały. Ten projekt został złożony do szeregu instytucji państwowych, bo uważamy, że to jest chory system. Nikt nie pomaga rodzinie, a wszyscy mówią. Czym więcej mówią, tym nic nie robią. Myśmy taki projekt opracowały, który wychodzi naprzeciw, ale nie ma się kto tym zająć. Niestety, z przykrością to stwierdzamy. Ani rzecznik praw dziecka, który mówi, że to jest niezawisłość sędziowska, sędzia, który ma niezawisłość i robi co chce w ramach swojej dowolności, a my wiemy, że to są stereotypowe nastawienia kulturowe, że zawsze matka jest lepsza, a rodzic to jest tylko ojciec od płacenia alimentów. Tak dalej być nie może. Osiągnąć? Proszę? Co chcecie pani osiągnąć? My chcemy osiągnąć to, żeby wprowadzić opiekę równoważną, jeżeli nie naprzemienną, ponieważ nie zawsze się da naprzemienną, ze względu na to, że bardzo nieraz mogą być długie te obszary do pokonywania przez dziecko. My chcemy tyle samo czasu dla mamy, dla dziecko z mamą, tyle samo z tatą. I wtedy się zapewni właśnie wpływ na wychowanie zarówno przez matki, jak i przez ojców. W tej chwili ojcowie nie wychowują swoich dzieci. 3% płacą, są bankomatami, płacą tylko alimenty. Okazuje się, że takie jeszcze twory powstały od jakiegoś czasu, które się nazywają rodzinnymi ośrodkami. Nic bardziej mylnego. Te niby ośrodki również działają w tym systemie chorym. Oni nie mogą nic nam ewentualnie zarzucić, a jednocześnie zawsze coś wynajdą, żeby tego ojca pognębić. Kto tylko idzie do ośrodka, zawsze wychodzi upaprany równo jakimiś etykietami intruzyjności, nie zna uczuć dziecka. Różne inne rzeczy przychodzą do głowy tym pseudopsychologom. Tego tam za ten płot nie wolno.